Dzień dobry, naszym gościem jest wiceprezes PSL, eurodeputowany Krzysztof Hetman. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powie pan, jak niektórzy pana koledzy, wina Tuska, to Donald Tusk zaszkodził koalicji europejskiej w kampanii wyborczej, albo że Donald Tusk w kampanii wyborczej pomógł PiSowi, tak mówią koledzy. Nie sądzę, żeby miał jakiś decydujący wpływ na wynik wyborczy w ostatnią niedzielę. To co, pan przewodniczący Donald Tusk. Czy Kamysz się mylą, kiedy to mówią? Nie, to jest jeden z elementów, który nastąpił. Natomiast mnie wydaje się, że najważniejsze było to, że niestety cała kampania była nie na temat. Udało się PiSowi narzucić tematy, które nie są w kompetencjach Parlamentu Europejskiego, które są w wyłącznej kompetencji Parlamentu Narodowego, na przykład sprawy światopoglądowe. I niemalże przez całą kampanię wyborczą jako Koalicja Europejska graliśmy na ich boisku. Krzysztof Hetman, znany panu być może w Gazecie Biłgorajskiej, tuż przed wyborami mówił tak, cytuję: wierzę, że wygra koalicja europejska i jeśli tak się stanie, to będzie to początek drogi do jedności, zwykłej ludzkiej życzliwości i braterstwa, którego tak bardzo nam dzisiaj brakuje w Polsce. Tak pan mówił przed wyborami. Dziś jesteśmy po wyborach i wiemy, że miło już było. I nadal trzeba o tą jedność, o tą zwykłą życzliwość ludzką walczyć, a przede wszystkim trzeba przeciwdziałać oszczerstwom, kłamstwom, propagandzie, która niestety jest obecna od 3,5 roku w Polsce. Walczyć o życzliwość i o braterstwo. Musimy o to walczyć. To coś jeszcze niestety panu zacytuję. Pana Proszę kolega, bardzo. Eugeniusz Kłopotek, on chciałby lać koalicjantów. Mówi w Superekspresie, że kilku zawodników z PO i Nowoczesnej powinno się ustawić w kolejce i on tylko by ich pytał, czy chcą łagodny wymiar kary, czy ostry. To jest to braterstwo, ta przyjaźń, o której pan marzył? Eugeniusz Kłopotek jak zawsze jest w opozycji, bez względu na to, czy jest jesteśmy w opozycji czy w koalicji. To jest jeden z waszych posłów, on jest w opozycji. Jedna z waszych twarzy, panie pośle. To prawda, jest bardzo charakterystyczna, ale nie jedyna. Mamy 120 tysięcy członków w Polsce Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tam same Eugeniusz, nikt a Eugeniusz Kłopotek jest jednym, tylko jednym z nich. Borys Budka. I nie przekładałbym jego słów na opinię wszystkich. Borys Budka w RMF FM, wiceprzewodniczący Platformy, jakby nie było, mówił mi, że słaby wynik waszej koalicji Europejskiej na wsi, to nie jest porażka Platformy Obywatelskiej, bo jeśli chodzi o kwestie wiejskie, to zawsze PSL miał silne poparcie na wsi i był tym ugrupowaniem, które miało tam zwykle elektorat. Czyli winne jest PSL, że Koalicja Europejska poległa na wsi. Niepotrzebnie niektórzy się wpisują w ciągu ostatnich 5 dni w takie przerzucanie się winą. Dlatego, że gdyby popatrzeć statystycznie na wyniki, to PSL swojego elektoratu z 15 roku absolutnie nie stracił. W związku z powyższym chybiona jest teza o tym, że PSL zbyt mało osiągnął na obszarach wiejskich. A gdyby porównał pan te wyniki z wyborami z 2014 roku, kiedy PSL startował nie w koalicji, tylko samodzielnie. To były wybory samorządowe. To jest, są dwie nie, nie, mówię różne... o wyborach europejskich, panie pośle. W europejskich, okej. Okay. No to w europejskich wyborach w tej chwili zdobyliśmy więcej głosów o 150 tysięcy i to zrobiło 13 kandydatów. Więcej zrobiło tych głosów niż 135 lat temu. Tylko, że więc wydaje mi się, pan, że PSL... Jeśli więc przełoży PSL, pan te głosy, liczbę przełoży na procenty, to już tak różowo nie będzie. To bo prawda. Okaże się, że wszyscy kandydaci PSL-u nie przekroczyliby progu wyborczego w tych wyborach, które mieliśmy w niedzielę. Bo była wyższa frekwencja, bo scena to się nieważne, spolaryzowała. Nie przekroczylibyście progu wyborczego. 4,5%, 4,6%. To pokazuje, że nasza decyzja o tym, aby wejść do koalicji europejskiej sprzed 2 miesięcy była jak najbardziej trafna. Gdybyście poszli osobno w ostatnich wyborach, bez koalicji europejskiej, nie osiągnęlibyście więcej niż osiągnęliście z koalicją europejską. W tych ostatnich wyborach europejskich. Jak pokazują dane statystyczne i to, jak przewidywaliśmy, mogłoby się tak zdarzyć. Nie wiemy tego na pewno, ale mogłoby się tak zdarzyć, więc z pewnością decyzja o tym, aby startować z list Koalicji Europejskiej była dla członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla PSL-u trafna. Choć nie wszyscy w PSL-ów to dzisiaj wierzą. Nie muszą. My mamy pluralizm w PSL-u. My się tym różnimy od innych partii politycznych, że u nas jest demokracja, nikomu się ust nie zamyka i każdy ma możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Podejmujemy kolektywnie decyzje. Mamy prezesa, tak jak wszyscy. Uważam, że najlepszego w Polsce, ale jednak podejmujemy decyzje wspólnie. Natomiast jeśli ktoś się z nią nie zgadza, to nie ma przymusu takiego, żeby nie mógł wypowiedzieć swojego odrębnego zdania.
rozwiązania. Wiceprezes PSL-u jest naszym gościem, Krzysztof Hetman. Kto spośród ludowców pracował w sztabie wyborczym Koalicji Europejskiej? Pan poseł Piotr Zgorzelski. I on wiedział, jak ta kampania będzie wyglądała i podejmował decyzje dotyczące tej kampanii. Myślę, że decyzje były wspólne całego sztabu Koalicji Europejskiej, który był reprezentowany, w którym były reprezentowane wszystkie partie i wszystkie środowiska, które były w Koalicji Czyli Europejskiej. Czyli nie możecie powiedzieć, to oni zdecydowali, tylko to my zdecydowaliśmy o tym, jaka ta kampania będzie. Tak, oczywiście. To Podpisuje się pan pod tą kampanią obiema rękami. Na pewno kampania mogła być lepsza, ale na pewno ja nie będę dzisiaj zrzucał winy na jednego bądź drugiego partnera, bo musimy sobie zdawać sprawę, jakie popełniliśmy błędy, żeby można było ich uniknąć na przyszłość. Pamięta pan hasło Koalicji Europejskiej z tej kampanii? Wielki wybór. To już wszystko? Twoja przyszłość. Nie? No właśnie. Między innymi to jest właśnie problem ostatniej kampanii. Dlaczego zgodziliście się na hasło, którego pan dzisiaj nawet nie pamięta? Miałem swoje hasło i koncentrowałem się na swojej kampanii. Każdy sobie rzepkę skrobie, tak się robi kampanię wyborczą, panie pośle? Nie. Oczywiście, że robimy ją wspólnie i lista Koalicji Europejskiej w województwie lubelskim pokazała, że można zrobić wspólnie tą kampanię i taką robiliśmy. Przyszłość Polski, wielki Przyszłość wybór. Przyszłość Polski, wielki wybór. PSL stoi przed kolejnym wyborem, no bo jesienne wybory za chwilę. Panu jest najbliższy wariant samodzielnego startu PSL-u w wyborach do Sejmu? To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście serce zawsze podpowiada, aby startować spod własnego szyldu, spod szyldu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jednak musimy brać pod uwagę uwarunkowania polityczne na scenie politycznej u nas w kraju. W PSL-u musimy tę sprawę przedyskutować. No i jutro zaczynacie dyskusję, tak. Macie radę naczelną. A kiedy decyzję podejmiecie? Kiedy dowiemy się, czy PSL idzie razem, czy osobno? Myślę, że w przeciągu najbliższych 3 tygodni. Za 3 tygodnie najpóźniej będzie jasne. PSL Powinna idzie być albo decyzja. W koalicji, tak, albo... Chcemy rozpocząć jutro konsultacje szerokie w ramach naszych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i tuż na progu tych konsultacji były poseł, europoseł PSL-u Andrzej Grzyb mówi, że PSL nie powinien iść wspólnie w ramach Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych i tłumaczy to tak. W styczniu tego roku wielkopolskie struktury PSL podjęły uchwałę mówiącą, że ze względu na okoliczności zgadzają się na wejście do Koalicji Europejskiej, natomiast w wyborach do Parlamentu Polskiego będziemy startować pod własnym szyldem. Jak on przypomina, uchwała wciąż obowiązuje i nic się nie zmieniło. Bardzo dobrze, że Andrzej Grzyb ma takie zdanie. Znam wielu innych kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mają inne zdanie i po to jest jutro Rada Naczelna, po to są te konsultacje w ciągu najbliższych 3 tygodni, żebyśmy się nawzajem przekonywali. Umówił się pan już z Beatą Mazurek i Elżbietą Kruk? Nie, jeszcze nie miałem okazji. Bo to lubelskie posłanki razem z panem będą teraz do Strasburga i Brukseli latały. Cieszę się, bo lubelskie zyskuje jeden głos więcej na forum Parlamentu Europejskiego, bo dotychczas były 2 mandaty. Dokąd zabierze pan nowe europosłanki, kiedy już będziecie w Brukseli albo w Strasburgu? Jest takie miejsce, do których pan je zaprowadzi? Z pewnością będę miał okazję je zaprosić na kawę do jednego z wielu licznych barów w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Hetman jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszam. Krzysztof Hetman wciąż z nami. Bar kawowy, tam będzie pan się spotykał z panią poseł Mazurek i panią poseł Kruk. Nie ma ciekawszego miejsca w Brukseli, żeby coś pokazać innego pan coś ciekawego? Podpowie, zaproponuje? Ja nie wiem, nie znam Brukseli, pan na pewno zna ją lepiej. Wie pan co, nawet nie aż tak dobrze, bo do Brukseli wpada się do Parlamentu Europejskiego, siedzi się tam od rana do wieczora i nie za bardzo jest czas na to, żeby tą Brukselę poznawać i zwiedzać, więc wiem, gdzie można napić się dobrej kawy w Parlamencie Europejskim i tam z pewnością obie panie posłanki, zaproszę. Pan nie bywa na żadnych imprezach wieczornych na Placu Luksemburg? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Ciężko pracują nasi politycy w Brukseli. No ale do polityki wracajmy. Opozycja powinna mieć wspólnego kandydata na prezydenta? Najpierw musimy zdecydować o tym, co na jesień. A co będzie w przyszłym roku, w 2020, to jest kolejny krok. Aczkolwiek rzeczywiście składałbym się do tego, że wszystkie siły polityczne powinny poprzeć jednego kandydata, jeśli mielibyśmy wygrać z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. A kogo... To jest tak jak z wyborami do Senatu. To jest tak jak wybory w jednomandatowym okręgu. Jest zero-jedynkowe głosowanie. I tu PSL, jeśli chodzi o Senat, nie będzie walczyć samodzielnie, tylko już teraz może pan powiedzieć, że będziecie szli w koalicji? O tym mówiliśmy już dawno temu, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, że jeśli chodzi o Senat i ordynację wyborczą do Senatu,
która jest zero-jedynkowa, są jednomandatowe okręgi. Jeśli chcemy mieć większość w Senacie jako opozycja, powinniśmy pójść wspólnie i wytypować kandydatów, których poprzemy jako cała opozycja w poszczególnych okręgach wyborczych. I to jest w PSL-u postanowione? Czy jednak będziecie na tej jutrzejszej Radzie Naczelnej o tym dyskutować jeszcze? To nie budzi w PSL-u żadnej raczej dyskusji, która by powodowała, że ktoś ma inne zdanie. Jeśli jest dyskusja, to jest tak, jak pan przywołał chociażby mojego kolegi Andrzeja Grzyba-Słowa. Jest dyskusja, jeśli chodzi o start w wyborach do Sejmu. Jeśli chodzi o Senat, to raczej tej dyskusji nie przewiduje, żeby ona była. A kogo PSL mogłoby wystawić dzisiaj w wyborach prezydenckich? Zawsze możemy, zawsze wystawia się, pierwszym wyborem jest prezes partii. Wcale w tym przypadku tak Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedziałem, że zawsze pierwszym wyborem jest prezes. Można dokonywać innych wyborów. Kosiniak-Kamysz na prezydenta. Nie, tego pan nie włoży w moje usta i na pewno to nie uda się panu tak zrobić, żeby to poszło dzisiaj nie, w internecie. Pan nie jest przekonany o tym, że to jest świetna kandydatura w wyborach prezydenckich? Kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza jest świetna na każde stanowisko w tym kraju, bo jest to człowiek, mimo że młody, ale już świetnie przygotowany do pełnienia każdej funkcji. Natomiast na pewno nie odpowiem panu dzisiaj i nie uda się tego tak zrobić, żeby z ust Krzysztofa Hetmana wyszło, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien być prezydentem. No tylko pytanie, czy wyniki ostatnich wyborów prezydenckich pokazują, że w ogóle PSL w tych wyborach powinien walczyć i wystawiać własnego kandydata? To jest bardziej pytanie o to, kto osobowo powinien być prezydentem, tylko jak powinien sprawować tą funkcję. Nie, ja pytam o konkret. 1,5% poparcia Adama Jarubasa w poprzednich wyborach prezydenckich. Jeszcze wcześniej niecałe 2% Jarosława Kalinowskiego. Nigdy wybory prezydenckie nie były naszą olimpijską dyscypliną. No, naszą było 6% olimpijską... Kalinowskiego w 2000 roku, to już nie tak źle. No, ale to było 19 lat temu. Natomiast jak widać nawet po wyniku Jarosława Kalinowskiego sprzed 19 lat, wybory prezydenckie nigdy nie były naszą dyscypliną. Będą rozliczenia w PSL-u po wyborach europejskich? Nie, a dlaczego miałyby być? A ten wynik jest taki, że naprawdę jest świetnie i wszystko się udało? Nie, ten wynik jest dobry. Mamy posłów, którzy będą reprezentować Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę w Parlamencie Europejskim. Wyraźnie widać, że nie straciliśmy naszego elektoratu, wchodząc do koalicji europejskiej, a dodatkowo jeszcze kandydaci PSL-u przyciągnęli wyborców z zupełnie nowych środowisk i jest to w tym elemencie z pewnością nasz sukces. Nie wiem, czy tak wyraźnie widać, że nie straciliście elektoratu, bo jeśli spojrzy się na wyborców na wsi, to w poprzednich wyborach europejskich był w zasadzie remis między PiS-em a PO-PSL 37-37%. W tych wyborach, które są świeżo za nami, różnica jest 56-28%. Nie wiemy oczywiście, ile w tych 28 jest PSL-u, ale absolutnie widać ubytek głosów, jeśli chodzi o PO-PSL. Tak, pan przedstawia tezę, która jest bardzo modna w ostatnich kilku dniach, tylko nie bierze się pod uwagę tego, że przeskakujecie państwo 15 rok. W 15 roku PSL stracił tych wyborców nie, na obszarach wiejskich. Wybory, które da się porównać, panie pośle. Nie, wybory, które są jednak inne. Jeśli chcemy porównywać, kiedy PSL stracił wyborców, to stracił ich w 15 roku, a nie w tych wyborach 26 maja, które odbyły się 6 dni temu. I to wyraźnie widać. Czyli to wyraźnie rozliczenia widać. Są niepotrzebne w PSL-u. Wszyscy kandydaci, wszyscy działacze mieli zakurzone buty, chodzili od wsi do wsi i przekonywali wyborców. Potrafi pan podać kogokolwiek z PSL-u, kto uzyskałby wynik powyżej 100 tysięcy głosów. Urszula Pasławska wygrywa w Olsztynie, zdobywa ponad 60 tysięcy głosów. Czesławowi Siekierskiemu na Podkarpaciu zabrakło niecałe 2 tysiące głosów, żeby zdobyć czwarty mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdobyliśmy jako 13 kandydatów 150 tysięcy więcej głosów niż właśnie 5 lat temu, więc absolutnie ten wynik jest naprawdę zadowalający i dobry. A może było tak, że wyście chodzili rzeczywiście od wsi do wsi, a ludzie nie kupili waszego programu, bo spojrzeli do niego i być może czegoś nie zrozumieli. No na przykład w programie politycznym PSL-u jest pomysł, że chcecie zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Pan jako nowy europoseł będzie walczył o to, żeby były zniesione sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez Unię Europejską?
Na pewno będę się za tym opowiadał, dlatego że żyjemy w schizofrenii, bo z jednej strony mamy nałożone sankcje na Rosję, a z drugiej strony polski rząd od kilku ładnych lat bije rekordy, jeśli chodzi o import węgla rosyjskiego. I za to krytykujecie, mówicie, że to błąd. Oczywiście, że tak, bo moglibyśmy ten węgiel pozyskiwać z zupełnie innych źródeł, chociażby nawet z zasobów polskich. Ale sankcje unijne są błędem, proszę zobaczyć, muszą być takie, jeśli miałyby być sankcje, to takie, które rzeczywiście robią wrażenie na Federacji Rosyjskiej, a te na niej nie robią żadnego wrażenia, a odbijają się w sposób negatywny na rozwoju naszych przedsiębiorców i sprzedaży naszych płodów rolnych. No to idźmy dalej, wczytując się w program PSL-u, no bo z nim, rozumiem, idziecie dalej i te propozycje wciąż chyba obowiązują. Jest na przykład program Ziemia za złotówkę dla młodych. Taki pomysł, no, masz nie więcej niż 35 lat, chcesz się osiedlić poza miastem, za symboliczną złotówkę dostaniesz działkę budowlaną, pozwolenie na budowę i plan domu energooszczędnego. Ile osób mogłoby z tego skorzystać? Bardzo wiele. No, a tak to, konkretniej? To ziemia jest dzisiaj w gestii zarówno Skarbu Państwa, jak i samorządów. Samorządy też mogłyby się włączyć do takiej akcji i mogłyby tą ziemię, której są w posiadaniu, przekazywać. Jeśli chcemy zatrzymać ten trend opuszczania obszarów wiejskich przez młodych ludzi, musimy mieć dla nich jakąś propozycję. Jasne, tylko to jest taki, jak rozumiem, hasło. A macie policzone to i wiecie, ile osób mogłoby z tego skorzystać? To można policzyć na poziomie każdej gminy. Bo każda, no, przepraszam, gmin jest po 3000 w Polsce. Jak się proponuje coś takiego, no to trzeba jednak siąść i policzyć, ile tej ziemi możemy przekazać, ile osób może z tego skorzystać. Oczywiście, że tak. I tam, gdzie są samorządowcy, którzy chcieliby skorzystać z takiego pomysłu, mogą to zrobić i mogliby tą ziemię za złotówkę przekazać młodym ludziom albo takim, którzy chcieliby na przykład wrócić do Polski. Nie policzyliście tego, panie pośle? Tego się nie da policzyć z poziomu Warszawy, panie redaktorze. Nie da się macie tego swoich policzyć. Ludzi nie tylko w Warszawie, oni są w regionach, można siąść i pokazać. Nie można, dlatego że trzeba mieć dostęp do danych w każdej gminie. Nie w każdej gminie jest członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale to zajmujący. Są tajne dane? Oczywiście, że nie są dane tajne, ale trzeba to sprawdzić z planem zagospodarowania przestrzennego. Trzeba wiedzieć dokładnie, ile takiej ziemi jest w samorządzie, jakie jest przeznaczenie tych nieruchomości w danej gminie. Tego się nie da zrobić z poziomu Warszawy. No to idźmy dalej. Program Tanie Mieszkanie na wynajem. Ile takich mieszkań PSL chciałby zbudować i w jakim czasie? Na pewno więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Jasne, to jest taka odpowiedź bardzo polityczna. A ja proszę o merytoryczne. Pan lubi być merytoryczny. Tak, lubię być merytoryczny. To ile tych mieszkań będzie, jeśli PSL będzie rządzić? Jeszcze raz odpowiem. Będą szybciej i na pewno w większej ilości niż to opowiadał, proponowało Prawo i Sprawiedliwość. To ile ich będzie, skoro więcej? Na pewno więcej i na pewno będą na lepszych warunkach niż to, co w tej chwili proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. To ile kosztowałoby wynajęcie takiego mieszkania? Musiałoby być, a to też widzi pan, to jest taka nasza rozmowa. Zupełnie inna jest cena wynajmu mieszkania w Lublinie, a zupełnie inna w Warszawie. Zupełnie inna w Gdańsku, a zupełnie inna na przykład w Lisbargu Warmińskim. Trzeba brać pod uwagę uwarunkowania lokalne. To rozumiem, że pan jako polityk żyjący na Lubelszczyźnie wie, ile takie mieszkanie wedle projektu PSL-u kosztowałoby na przykład w Puławach. Czy kosztowałoby mieszkanie, czy czynsz? No, wynajęcie takiego mieszkania. Wynajęcie. Jeśli miałaby być to realna pomoc, nie mogłoby być to wyżej niż 500 zł. Za miesiąc? Tak. Jak duże mieszkanie? Myślę, że mieszkanie powinno oscylować w granicach 60 metrów kwadratowych. 500 zł za 60-metrowe mieszkanie w Puławach. Ile kosztowałoby dzisiaj wprowadzenie projektu Emerytura bez podatku, pod którym PSL się podpisuje i go promuje? Myślę, że około 9-10 miliardów. Nieprawda? A ile? Obywatelski projekt ustawy nawet został złożony w Sejmie. Przewiduje kilkanaście. I tam wyliczacie, że 15 miliardów złotych mniej z podatku dochodowego plus 20 miliardów złotych mniej ze składki zdrowotnej. To jest 35 miliardów uszczuplenia budżetu. Zakładacie, że VAT trochę zwróci tych pieniędzy. No tyle, że sejmowi legislatorzy wyliczają i eksperci, że to 8 miliardów może wrócić. 20 kilka miliardów dla budżetu w plecy.
Dlaczego w plecy? No, w to tym jest sensie, korzyść, że mniej pieniędzy. Nie, to jest korzyść przede wszystkim dla emerytów. Mieliby co miesiąc te pieniądze i w skali roku na pewno trzy razy więcej niż 13 emerytura. Ja mówię o 8-9. Ja mówię o 8. Ja pod tym podpisuję i bardzo cieszę. Pytam raczej o to. Ja mówię o 8-9 miliardach. Ja mówię o 8-9 miliardach pieniędzy, które trzeba byłoby znaleźć ekstra na ten cel. Bo rzeczywiście taki manewr z emeryturą bez podatku kosztowałby dwukrotnie więcej, ale to są ekstra pieniądze, które musielibyśmy znaleźć. Troszkę ale można byłoby znaleźć. No jednak te 35 miliardów, które nie trafią do budżetu, minus 8, które trafią jako VAT, to nie daje nam wciąż 8 miliardów. Ja nie zgadzam się z wyliczeniem 35 miliardów. Ale to jest w ustawie, w projekcie obywatelskim, po którym wy się podpisujecie. Dobrze, ale to jest cała kwota, natomiast mówimy o tym, ile trzeba byłoby tych pieniędzy znaleźć. No ale tych pieniędzy trzeba znaleźć też na inne rzeczy z programu PSL, no bo na przykład podnieśmy zarobki lekarzy i pielęgniarek. Jak bardzo? Na pewno tak, żeby panie godnie zarabiały. Już w tej chwili są prowadzone przecież rozmowy i były niejednokrotnie prowadzone rozmowy ze środowiskiem pielęgniarek. I tutaj kwestia jest nie tylko pieniędzy, ale także dostępu do tego zawodu. Nie, panie pośle, to konkretnie, jeśli mówicie w swoim programie, że trzeba podnieść pensje lekarzy i pielęgniarek, to ja pytam konkretnie jako reprezentant w tym momencie lekarzy i pielęgniarek, o ile więcej pieniędzy zapłaci nam PSL? Jako reprezentant pielęgniarek siadłyby tutaj pielęgniarki i powiedziały, ile chcą zarabiać. I wtedy... I PSL im tyle da. I wtedy... Nie, wtedy siądziemy i zastanowimy się, czy jest to możliwe. Czyli wy nie wiecie. Ale na pewno mamy wolę, aby dowartościować finansowo akurat te zawody. No tak, tylko że obiecujecie w swoim programie na przykład, że zwiększycie liczbę lekarzy i pielęgniarek. Zastanawiam się, dlaczego mam w to wierzyć, bo jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek, to stan z początku rządów PO-PSL jest mniej więcej taki sam, jak z końca rządów PO-PSL, jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Tam jest różnica 1/10 pielęgniarki, to może nie najlepiej brzmi. Dlaczego tym razem to zrobicie, a wtedy nie zrobiliście? Wtedy było naprawdę bardzo dużo zrobione dla środowiska i całe szczęście, że jest ten sam stan, który był wyjściowy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że rywalizujemy dzisiaj... 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców to nie jest całe szczęście, panie pośle. Nie, całe szczęście, powiedziałem, że całe szczęście, że to się nie zmniejszyło. Ja nie mówię, żeby jest dobrze i nie powiedziałem, że było bardzo dobrze, tylko powiedziałem, że na szczęście ten stan pielęgniarek, który zastaliśmy i który został po naszych rządach, się nie zmniejszył. Ale mówiliście także wtedy, że będzie lepiej. Nie było. Uważam, że już sukcesem było to, że udało się zatrzymać taką ilość pielęgniarek, jaką zaczynaliśmy, dlatego że niestety na rynkach innych płaci się lepiej i jest tutaj wielka migracja akurat w tym zawodzie. A PSL może się zgodzić na wzrost składki zdrowotnej, na przykład, żeby sfinansować te wyższe pensje dla lekarzy i dla pielęgniarek? Trzeba byłoby bardzo poważną rozmowę przeprowadzić na ten temat, bo wzrost składki zdrowotnej jest dodatkowym obciążeniem. No tak, i jeden z waszych koalicjantów z Koalicji Europejskiej, SLD, bierze pod uwagę wzrost składki zdrowotnej. A pytam o to dlatego, bo w programie PSL-u jest wyraźnie napisane, że obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie powinny wzrosnąć przy zapowiedzi tego, co oferujecie chociażby lekarzom i pielęgniarkom. Dlatego powiedziałem, że to musi podlegać dużej dyskusji i z pewnością pieniądze na służbę zdrowia powinny się znaleźć i takie pieniądze zasadniczo mogłyby być już dzisiaj. Gdzie? Na przykład gdyby nie był realizowany projekt Mierzei Wiślanej, Wojsk Obrony Terytorialnej, gdyby nie były przekazywane takie znaczne środki, ponad miliarda na telewizję i radio rządowe. Są te pieniądze. Ludowcy mają w swoim programie wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To między innymi oferta dla wsi. Tylko pytanie, czy jesteście w stanie przebić rząd, który także daje pieniądze na Ochotniczą Straż Pożarną. No, chociażby Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, 100 milionów na OSP. Tu się pan myli, bo sukcesywnie pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych są w ostatnich latach obcinane. Łącznie z tym, że Ochotnicze Straże Pożarne nie mają
środków finansowych bardzo często na wiele różnego rodzaju potrzeb, które są. Nie ma tego Funduszu Solidarności? Jest oczywiście Fundusz Solidarności. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymywały pieniądze nie w ostatnich 3,5 roku, ale i wiele, wiele lat wcześniej. Polskie Stronnictwo Ludowe nawet wychodziło z propozycją tego, aby były specjalne dodatki emerytalne dla ochotników strażaków, bo mało kto o tym wie, ale w większości przypadków oni pierwsi docierają na różnego rodzaju, do różnego rodzaju zdarzeń. Ilu posłów PSL będzie miało po jesiennych wyborach parlamentarnych? Zdecydują o tym rodacy to Polacy. Jasne, ale jak pan tak siedzi i myśli o tym, to w ile by pan celował dzisiaj? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze. I pan doskonale o tym wie. I każdą liczbę, którą dzisiaj powiem, to jeśli zaprosi mnie pan za pół roku, to będzie mnie pan rozliczał z tej liczby. Może pan o swoich marzeniach nam opowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie PSL dzisiaj. PSL będzie miał posłów w nowym parlamencie? Tego jestem pewien. Na pewno. Tak, tego jestem pewien na pewno. No i sprawdzamy to jesienią w takim razie. Proszę Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.